Panthers są doskonale przygotowani do sezonu. Rozgrywki chcą rozpocząć z wysokiego C. Nowa liga, miejsce rozgrywania meczów oczywiście to samo. Na Stadionie Olimpijskim czekają nas spore emocje. Jak zawsze zapraszamy naszych kibiców na Stadion Olimpijski. To nie tylko mecz futbolu amerykańskiego, to cały szereg działań, które przygotowaliśmy dla naszych kibiców. Food trucki, place zabaw dla dzieci, świetna muzyka, super grafiki, konkursy, spotkania z zawodnikami, próba przymierzenia kasku, sprzętu i dotknięcia, porzucania piłką. To wszystko na Państwa czeka na Stadionie Olimpijskim już w sobotę, 17 marca o godzinie 13 na meczu Panthers Wrocław z Lowlanders Białystok. Do sukcesu w nowym sezonie zespół znów ma poprowadzić Nick Johansen. Pracujemy każdego dnia bardzo ciężko. Chcemy po prostu podnosić swoje umiejętności i grać najlepiej jak potrafimy. Musimy kontynuować naszą pracę, by się rozwijać i osiągać sukcesy i być najlepszym zespołem, jak tylko możemy. Cele drużyny na najbliższe rozgrywki są bardzo jasno określone. Oprócz skutecznej walki w kraju, Panthers będą reprezentować też Polskę w Europie. Dla nas celem na każdy sezon jest mistrzostwo. My w ogóle nie bierzemy pod uwagę innego planu. Drużyna trenuje, drużyna jest przygotowana po to, żeby zdobyć i obronić mistrzostwo. Także to jest dla nas oczywiście głównym celem. Oprócz tego w walkach w Pucharze Europy liczymy na to, że w tym roku uda się wygrać grupę i awansować do finału Pucharu CIFL. Mecze Panther do zobaczenia na całym świecie. Oczywiście najlepiej być na stadionie, ale gdy nie da się, zmagania można śledzić w sieci. Chcemy też podnosić cały czas nasz poziom organizacyjny, stąd też nasze mecze będą transmitowane na żywo na Facebooku. Natomiast jeszcze raz zachęcam do przyjścia na żywo na Stadion Olimpijski. To zdecydowanie daje lepszy efekt i więcej emocji. Mecz rozpocznie się o 13 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.